Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Chciałbym Państwu przedstawić plan gospodarki odpadami. Tak się składa, że aktualnie jest robiona aktualizacja tego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym. Także myślę, że ta inwestycja, którą Państwo będziecie realizowali, też będzie się wpisywała w te zmiany, które zachodzą na terenie Lubelszczyzny, na terenie województwa, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. Jak Państwo wiecie, pierwszy plan, aktualizacja planu weszła 30 lipca 2012 roku. Była to uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego. Ten pierwszy plan rodził się w takich trudnych warunkach, bo wchodziła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To było takie nowum. Wiele osób nie wiedziało, wielu samorządowców się obawiało wprowadzenia tego systemu gospodarki odpadami. Ustawa jeszcze nie była gotowa, więc po prostu tworzyliśmy ten plan troszkę na wyczucie, ale udało się go zrobić. Dzisiaj jest potrzeba, żeby te strumienie odpadów, które wtedyśmy tak troszkę na wyczucie wpisywali, nie do końca przekonani o nich, żeby dzisiaj to wszystko jeszcze raz przeanalizować i jeszcze raz z tym się zmierzyć i zobaczyć, jak w poszczególnych regionach, jak w poszczególnych gminach, powiatach, jak te strumienie odpadów funkcjonują. Mamy w województwie lubelskim 9 regionów gospodarki odpadami. To tak, ja to nazywam takie puzzle. Udało się te puzzle poukładać. Region Biała Podlaska ponad 190 tysięcy mieszkańców, region centralno-wschodni 198 tysięcy mieszkańców i region centralny. Ten region centralny będzie Państwa najbardziej interesował, bo jesteście w tym regionie i on ma ponad 503 tysiące mieszkańców, bardzo duży region i tutaj jest właśnie istotne, jak te strumienie, jak ta gospodarka w tym regionie będzie funkcjonowała. Region Chełm 163 tysiące, region południowo-zachodni 296 tysięcy mieszkańców, region południowy 262 tysiące, region północno-zachodni 177, region Puławy 189 i region Zamość 159. Ja na końcu wrócę jeszcze do tego slajdu, pokażę Państwu jakie inwestycje w tych regionach powstały, bo w poprzednim okresie programowania 2007-13 rzeczywiście bardzo dużo udało się zrobić tutaj samorządom ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego i ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mamy na terenie województwa lubelskiego 12 instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w tym 4 zastępcze do momentu wybudowania, moce przerobowe 544 tysiące. 5 instalacji do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów o łącznych nominalnych mocach przerobowych 164 tysiące. Regionalny program operacyjny województwa lubelskiego, wartość tych projektów 167 tysięcy złotych, dofinansowanie RPO 167 milionów, dofinansowanie regionalnego programu operacyjnego 111 milionów. I w 2011 roku kompostownia w Korczowie powstała, w 2012 zakład Adamki, w 2014 z małym poślizgiem zakład w Mirczu, 2014 również zakład zagospodarowania odpadów Puławy, Bełżyce, Roguźno, Włodawa też 2014 i Kraseko, wybudowana część mechaniczna. I tak jak tutaj Państwo widzicie, jest przykład zakładu zagospodarowania odpadów w Adamkach. Realizacja regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, wartość projektu 186 milionów, dofinansowanie z POIŚ-u 94 miliony. I tutaj 3 instalacje powstały, Chełm wybudowany w 2010, Biała Podlaska w 2013 i Zamość 2014, czyli Zamość, czy Dębowiec koło Zamościa. I mamy tutaj zdjęcia z zakładu przetwarzania odpadów komunalnych w Srebrzyszczu. Przyjęta w planie gospodarki odpadami prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w odniesieniu do Krajowego Programu Gospodarki Odpadami zakładała w 2012 roku 322 kg tych odpadów. Okazało się, że w średnio mamy 257, w tym w miastach 342 kg, a na wsi 184 i mniej. I to są ważne liczby, bo też pokazuje, że troszkę te nasze prognozy odbiegały od realiów i od rzeczywistości.
W 13 roku mieliśmy w miastach te 300, około 345, na wsiach 186 i w 14 troszkę nam wzrosła ta ilość odpadów na wsiach do 188 kg. Średnio w województwie 262 kg na mieszkańca. Jak wygląda prognoza w odniesieniu do ilości zebranych w województwie odpadów? Więc w 2012 roku była na poziomie 257, zebrano 187, czyli praktycznie 73% zakładanych wartości. W 2013 prognozowano 26, ponad 260 kg, zebrano 171, czyli 65%, ponad 65%. I w 2014 prognozowano 262 kg, zebrano 196, więc ta liczba tych wzrastających zebranych odpadów wzrasta 74,7%. Jak wyglądały odpady zebrane w poszczególnych regionach? Więc tutaj ten region centralny, chciałbym się troszkę na nim skupić. W 12 174 tysiące, w 13 149, w 14 147 i prognoza była 159. Także też troszkę od prognozy te ilości, że tak powiem, odstawały. Natomiast jak Państwo widzicie, Komin taki duży, więc jest to region o bardzo dużym potencjale, jeśli chodzi o odpady zebrane. Osiągnięty średni poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych, papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Średnio w województwie w 2012 roku było to na poziomie 16%. W 2013 24% i w 2014 36%. To było dużo więcej niż zakładał nam poziom recyklingu, opracowany przez ministra czy przez tutaj Komisję Europejską. Więc w 2012 roku już byliśmy na poziomie roku 2015, w 2013 mając 24%, gdzieś między 17 a 18 rokiem i w 2014 roku 36%, to nam daje, gdzieś się zbliżamy do 2019 roku. Także te poziomy recyklingu spełniamy z tak zwaną nawiązką. To jest istotne, bo gminy będą rozliczane, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie kontrolował gminy właśnie z osiągniętych tych poziomów recyklingu. Jak to wygląda, jeśli chodzi o do ponownego użycia odpadów komunalnych? W tych region Biała Podlaska, Centralno-Wschodni, Centralny, wszystkie te regiony. I w 2012 roku region centralny to było 17,9, w 2013 24,6 i w 2014 już dużo, dużo więcej, bo 33,7. Także no, jesteście Państwo takim liderem ze względu też na liczbę, na duży strumień tych odpadów. Jeśli chodzi o tak zwane frakcję zieloną, czyli biodegradowalne odpady, tutaj wymagany poziom to jest 2012 75%, 13 50 i 14 też 50. My mieliśmy średnio w województwie w 12 40%, więc to już nas plasowało gdzieś w okolicach roku 2018. W 13 32%, więc w okolicach 2020. I 2014 też 30%, więc też wyprzedzamy zakładane, narzucone tutaj przez ministra parametry średnio w województwie. No, część gmin nie spełniało tych warunków. W 12 było to 30 gmin, w 13 28 i w 14 23, czyli ta tendencja niespełniania przez gminy tej części bio, tej frakcji bio jednak maleje, ale mimo wszystko jest trochę gmin, które jeszcze nie spełniają tych parametrów. Więc muszą te gminy się mocno pilnować, jeśli chodzi o kontrolę Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Region centralny. Tak jak mówiłem, jest to region, który ma największą liczbę mieszkańców, ponad 503 tysiące. Wchodzi w jego skład 14 gmin. Jak wyglądała prognoza wytwarzanych odpadów w tym regionie? W 2012 roku była na poziomie ponad 158 tysięcy. Zebrano dużo więcej, 174 tysiące. W
13 było tąpnięcie, bo prognoza była 159, zebrano mniej, bo 149 tysięcy. I w 14 prognoza również 159 tysięcy i też zebrano troszkę mniej. Także to jest to, o czym mówiłem, że te strumienie, te szacunki troszkę życie i rzeczywistość gospodarki odpadami weryfikuje. Jak wyglądała sytuacja w regionie, jeśli chodzi o właśnie te poziomy recyklingu? Średnio w województwie w 2012 roku mieliśmy 16,6, w regionie 17,9. To już nam dawało po prostu lokatę 17,9, więc między 2016 a 2017 rokiem spełniamy te warunki. W 2013 średnio mieliśmy w województwie 24, ponad 24%, tu w regionie 24,6, to też już tak 2018 warunki narzucone. I w 2014 roku 33% w tym w regionie, więc praktycznie też 2018 rok. Troszkę mniej niż średnia wojewódzka, ale też widać tutaj no, wzrost od 17,9 do 33% poziom recyklingu tych odpadów biodegradowalnych. I tak, gminy, w 12 były 3 gminy, które tego nie spełniały, w 13 jedna, a w 14 już praktycznie wszystkie gminy spełniały ten warunek. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o region i odpady biodegradowalne? Więc w województwie w 2012 roku mieliśmy średnio 40% poziom, w regionie 52%, czyli był dużo większy, to też gdzieś tam 15-14 rok. I w 2013 w województwie mieliśmy 32%, w regionie 44%, czyli też już wyprzedzamy tutaj narzucone przez ministra parametry. I w 14 w województwie mieliśmy poziom średni 30%, a w regionie centralnym 20, prawie 22%, także daleko, daleko gdzieś jesteśmy poza rokiem 20, spełniamy te narzucone standardy. Jakie zakłady wchodzą, to Państwo pewnie wiecie, ale dla przypomnienia Comeco jest regionalną instalacją, jest RIPOK-iem, drugi zakład MPO SITA. I zakład trzeci Lubartów, tak tu napisałem, w budowie. Jak wygląda wydajność części tej biologicznej w porównaniu z wydajnością części mechanicznej dla zakładu Comeco? Jak Państwo wiecie, RIPOK, żeby był RIPOK-iem, musi w części mechanicznej przerabiać 31 200 ton, w bio 15600, zebrano w regionie w tym centralnym 147 tysięcy odpadów, ponad 147 tysięcy części mechanicznej, biologicznych 73 tysiące. Jeśli chodzi o odpady przetworzone przez Comeco, to przetworzyli ponad 71 tysięcy ton w części mechanicznej i 31 tysięcy ton w części biologicznej. I moce przerobowe według decyzji, które wydaliśmy w imieniu marszałka, są dużo większe, bo na dwie zmiany ponad 113 tysięcy ton mechaniki i 35 plus 15, więc 50 tysięcy ton biologii. Więc generalnie wszystkie moce przerobowe Comeco są w stanie przerobić 114 tysięcy ton, jeśli chodzi o część mechaniczną, i 50 tysięcy ton odpadów w tej części biologicznej, czyli prawie jeden zakład zbliża się do ilości, która jest zbierana w regionie. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o MPO SITA? Tutaj to troszkę gorzej, bo tak jak mówiłem, zbieramy w regionie 147 tysięcy ton ponad, biologii 73 i MPO przetworzyła prawie 32 tysiące ton w części mechanicznej, 2800 w części biologicznej. Według decyzji wydanych przez marszałka na dwie zmiany przetworzyli ponad 22 tysiące ton, części biologicznej 6 tysięcy i wszystkie moce przerobowe planowane po rozbudowie według ankiety, bo myśmy teraz przy zmianie tego planu rozesłali ankiety, wszystkie gminy nam odpowiedziały, więc moc w części biologicznej MPO SITA 40 tysięcy i biologicznej 25 tysięcy, więc no, nie jest duża. Nie wiem, jak dalej to będzie wyglądało. No w każdym razie taką analizę musieliśmy przeprowadzić, jak gdyby planując kolejne tutaj inwestycje w tym regionie centralnym.
I oczywiście, tak jak Państwo wiecie, planowany zakład zagospodarowania odpadów w Lubartowie. Ma być wydajność 37 tysięcy ton na rok, selektywnej zbiórki 5 tysięcy ton, instalacja fermentacji odpadów selektywnie zebranych 18 tysięcy ton i produkcja paliwa alternatywnego z odpadów. Takie dane uzyskaliśmy na podstawie ankiety, która trafiła do marszałka. W tych wszystkich instalacjach jest problem, jak Państwo widzicie, z tą częścią zieloną. Zielony słupek z tak zwaną biologią, bo te moce, które są zainstalowane, no, są za małe w stosunku do potrzeb, bo zbieramy w regionie 73 tysiące, natomiast przetwarzamy tylko 34 tysiące ton tych odpadów w części biologicznej, 103 tysiące w części mechanicznej. Według decyzji 135 700, mówię już o trzech zakładach, czyli praktycznie zbliżamy się tutaj do tej ilości 147 tysięcy i część biologiczna 50 tysięcy. Moce przerobowe po planowanej rozbudowie, to jest łącznie i z Lubartowem, 191 tysięcy. To przekracza ilość odpadów zebranych, ale tym się nie powinniśmy martwić, bo zawsze nie, jest tak, że nie wszystkie zakłady produkują, jadą, przetwarzają w takich ilościach, jak były zaplanowane, jak te moce są planowane. I w część biologiczna 75 tysięcy i planowana 18. Więc na pewno jest uzasadnienie, żeby Państwa zakład tutaj powstał i będzie miał co robić, bo to pokazuje właśnie te słupki, że ten strumień odpadów musi być zagospodarowany. Dzisiaj jest taka sytuacja, że odpady jadą do Bełżyc, do Zakładu Zagospodarowania Odpadów do Bełżyc i do Kraśnika z regionu centralnego. To są instalacje zastępcze dla tego regionu, więc jak najbardziej jest zasadne powstanie państwa zakładu. Ja, tak jak powiedziałem, jeszcze wrócę do tego pierwszego slajdu. Pokażę Państwu, jakie zakłady powstały w tym okresie programowania 2.7.13. Część już tutaj zdjęć było, więc w regionie Biała Podlaska Zakład Zagospodarowania Odpadów MPWiG Biała Podlaska za około 100 milionów złotych został wybudowany zakład z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzisiaj na bramie cena w tym zakładzie odpadów sięga ponad 400 zł. Jest troszkę problem, awantura, jeśli chodzi o gminy, które tam muszą dawać, ale to już jest problem do rozwiązania przez marszałka w tym nowym planie. Region centralno-wschodni, tutaj powstał bardzo ładny zakład o trochę mniejszej mocy właśnie w Adamkach, też wybudowany z regionalnego programu operacyjnego. Region centralny to, tak jak mówiłem, no Państwo jesteście, za chwilę będziecie gotowi, Comeco i MPO. Region Chełm. W Chełmie bardzo, bardzo też ładny zakład powstał w ramach też programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za kilkadziesiąt milionów. Region południowy, tutaj południowo-zachodni, tutaj mamy Bełżyce i Kraśnik. Też w Bełżycach powstał bardzo ładny zakład za kilkadziesiąt milionów, mimo że hydrobudowa, tam mieli problemy, wycofał się inwestor. I dzisiaj jak gdyby te Bełżyce i Kraśnik ratują sytuację ze strumieniem odpadów w Lublinie, bo gro tych odpadów z regionu tego centralnego, z Lublina, trafia do Bełżyc i do Kraśnika. I za chwilę, jak Państwo się wybudujecie, te odpady będą trafiały tutaj do Rokitna. Był pomysł łączenia tych dwóch regionów, czyli tego regionu centralnego z tym regionem południowo-zachodnim. Chyba lepiej będzie tak, żeby to zostało tak jak teraz jest, bo ruszenie w ogóle tych regionów to jest od razu awantura w gminach. W wielu przypadkach też trwałość projektów, te projekty pojściowe muszą 5 lat być trwałe, więc przejście gminy z różnych względów, czy cenowych, czy bliskości, czy innych względów do innego regionu, powoduje problemy inwestorów, którzy po prostu muszą się rozliczać przed Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, przed instytucjami, które finansowały te projekty. Także ja będę rekomendował marszałkowi, żeby te regiony praktycznie zostały w takim wyglądzie, w takim składzie, w jakim jest. Gdzieś tam Annopol też chce uciekać do Ożarowa, ale
Dzisiaj tam cena w Ożarowie jest 150 zł, bo gdzieś mają jakiś prymitywny zakład. Za chwilę mam informację, że powstanie duży zakład, więc ta cena za 2 lata wzrośnie. Poza tym ministerstwo w nowej ustawie dopuściło łączenie, tworzenie regionów z innymi województwami, tylko problem się pojawił w momencie, kiedy trzeba było przeprowadzać kontrolę, czy wioś byłby lubelski, czy świętokrzyski, czy podkarpacki, czy odwołanie do SKO lubelskiego, czy innego, czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska lubelski, czy inny, więc tych pytań takich było coraz więcej. Poza tym marszałek tworzy prawo w ramach województwa, sejmik w ramach jednego województwa, więc ta granica, ta miedza w cudzysłowie musi być tutaj zachowana. Nie powinniśmy się tam gdzieś przechodzić w inne tereny, bo tylko może być z tego kłopot. W regionie, idąc dalej, w regionie południowym mamy Dębowiec koło Zamościa. Też bardzo ładny zakład, też troszkę z bólami się rodził, ale bo też tam się wycofał chyba inwestor, ale udało się ten zakład wybudować. I region południowy, ten taki banan, jak ja go nazywamy, tutaj mamy instalację w Biłgoraju, Mircze, bardzo ładna instalacja i planowana też w Tomaszowie jest instalacja, więc tutaj też troszkę więcej jest tych mocy w części mechanicznej, mało w części biologicznej, natomiast tych odpadów trochę jest mniej, więc za chwilę szefowie, prezesi też będą musieli dobrze rozmawiać z samorządami, żeby te strumienie trafiały do nas. Poza tym chcemy jako samorząd województwa uszczelnić cały system poprzez zamknięcie składowisk i rekultywację oczywiście tych składowisk, bo podejrzewamy, że część odpadów trafia na składowiska, ponieważ cena jest 150 czy tam w granicach 150 zł za tonę, a nie 400 czy 290, więc te odpady też gdzieś tam wędrują, nie tam, gdzie powinny, czyli przede wszystkim na RIPOKi, czyli regionalne instalacje. Tyle z mojej strony w takim telegraficznym skrócie. Ten plan ma być gotowy w czerwcu 2016 roku. Do końca roku firma nam przygotowuje Arkadis. Styczeń, luty dajemy to do Ministerstwa Środowiska. Opiniują nam i myślę, że w 2016 roku powinniśmy już taki Państwu dokument przedstawić z tym całym strumieniem, tak jak powiedziałem, już takim zweryfikowanym, z takim prawdziwym. Także reasumując, mam nadzieję, że Państwo będziecie mieli co robić. Przypomnę tylko, że poza tymi szwajcarskimi środkami w tej nowej perspektywie 14-20 też będą środki czy z regionalnego programu do wzięcia i uzupełnienia być może jeszcze o jakieś elementy tego zakładu, który Państwo planujecie budować. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.